Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Legacy Challenge w grze The Sims 4. Już za kilka dni Bartek będzie miał urodzinki i prawdopodobnie urodziny będzie już miał w tym odcinku. Ale to jeszcze nie jest pewne, czy to będzie w tym odcinku, czy to będzie w następnym. Na pewno w następnym będzie miał boosta. To na pewno. Ale prawdopodobnie już w tym odcinku będzie miał Bartek urodziny. Sama Agata wybrała, co chce malować. Wybrała, że chce namalować duży obraz popartowy. Ja jej w tym przeszkadzać nie będę. W szczególności, że powinna próbować różnych styli. Też musi narysować... mamy zestawienie. Też musi narysować jeszcze 3 arcydzieła. Narysowała już w sumie 4 arcydzieła w tym domu. Tylko niestety 2 jeszcze namalowała zanim przeszła do tej aspiracji, do tego punktu aspiracji. I ja mam właśnie dla Was pytanie. Po ukończeniu tej aspiracji, jaką chcecie, żeby Agata rozwijała następną aspirację? Też tutaj został nam jeszcze tylko jeden punkt osiągnięcia malowania wyżej oraz stworzenie jeszcze 3 arcydzieł. To naprawdę powinno Agacie pójść szybko, chociaż czasami z jej oporami to nie jest takie pewne. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Powinno jej to zająć szybko, gdyż ostatnio aż robota pali się w jej w rękach, może powiem tak, i maluje wiele obrazów i bardzo dobrej jakości. Dobra, zobaczmy, jak tutaj poszło. Wiedziałam, że już Gustaw, tak jak mówiłam, pisał już książkę o nazwie Borsuk Pad, dlatego to nazwałam Borsuk Pad 2 i dobrze zrobiłam. Tutaj widać, już jedna mi się wcześniej powtórzyła, gdyż na to nie zwróciłam uwagi. Ale niestety tylko 68 simoleonów. Ta, co zostaje za nią 154 simoleony, również była wydana przez wydawcę. No, tutaj jest niestety ciut gorzej z tymi pieniążkami. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej z tymi pieniążkami. To zobaczę. Dobra, dajmy Agacie malować sobie. Tutaj poczekamy, aż Gustaw sobie zje. Ja pamiętam, Agata nie zrobiła obchodu wokół. No dobra, wzięła się za malowanie, to zaraz Gustaw zrobi obchód wokół i zbierze wszystko. Ja myślę... O, widzicie, Bartek ma już dzisiaj urodziny. No to już dzisiaj... Dzisiaj już sobie jemu urządzimy. Urodzinek nie urządzimy, ale już go dzisiaj postarzymy. Panielem. Teraz już mogę to zrobić w każdej chwili, ale ja zaczekam, aż minie 15, żeby nie było coś, że musi iść do szkoły. Wiem, że to tak w Simsach 4 działa, że nawet jeśli się chyba o północy, jeśli się zmienią w dziecko, to wtedy mają cały dzień wolny i nie muszą iść do szkoły. Mogłabym już to teraz zrobić, może to za chwilę zrobię. I poznamy też sobie paru przyjaciół Bartka. A więc pewnie tak zrobię. I... Postaramy się, by Gustaw swoją kolejną książkę napisał właśnie w bibliotece, gdyż chcę się wybrać do Wierzbowej Zatoczki, tam właśnie, gdzie jest biblioteka. Kilka razy już byliśmy w tym otoczeniu i mam nadzieję, że będę mogła zebrać truskawki. Gdyż truskawek tutaj w Oazie Zdrój, w okolicach domu Agaty i Gustawa nie ma, a marchewki są. A truskawki będą mi potrzebne do determinowania płci dziewczynki w następnym pokoleniu. A więc truskawki będą potrzebne, tak czy inaczej. Chciałabym zasadzić tutaj właśnie obok ich domku, tam gdzieś ich obok ich domku drzewko z truskawkami, żebyśmy mieli stały dostęp do truskawek, żeby nie było tak, że nagle Gustaw użył wszystkich truskawek do ugotowania czy upieczenia szarlotki. Czy czegokolwiek. Wiem, że szarlotkę zjadł. Ale żeby nie było tak, że nagle naleśniki zrobił ze wszystkich 10 truskawek, jakie mieliśmy. Dobra. Agata namalowała malunek i niestety nie wyskoczyło nam powiadomień o arcydziele. Więc arcydzieło nie jest. Dużo warte też nie jest. Dużo, dużo więcej warte było. Nie były malunki abstrakcyjne. Dużo, dużo więcej. Tak 2 razy więcej.
Więc teraz szybko namalujesz mały, abstrakcyjny obraz, póki jeszcze Gustaw zbiera wszystko dookoła domu. I podejdziesz. I później Gustaw tutaj podejdzie. I wtedy postarzymy Bartka i pójdziemy całą rodzinką do wierzbowej zatoczki zebrać te truskawki, żebyśmy już na przyszłe pokolenia je mieli. Więc jeśli ktoś wie, że będzie musiał mieć w swojej rodzinie dziewczynki, bo tak gra Legacy Challenge, to serdecznie polecam granie w wierzbowej zatoczce. Gdyż w wierzbowej zatoczce dookoła tej 50 na 50 parceli są chyba nawet ze dwa czy trzy krzaczki z truskawkami. A więc dostęp do truskawek jest stały. Tak jak tutaj Agata ma stały dostęp do marchewek. Z tym, że marchewki to są takie warzywa, które już są w podstawowym składzie nasion, które można kupić. A więc które można kupić nie mając praktycznie żadnego punktu umiejętności ogrodnictwa. Więc to o tyle jest złe dla nas, że truskawki są dopiero w zaawansowanym pakiecie właśnie nasion. I do tego trzeba już mieć chyba z 7 czy 8 punktów ogrodnictwa, teraz pewna nie jest. No niestety, potrzeba do tego dość dużo punktów ogrodnictwa. Te punkty ogrodnictwa przy małym ogródku można nie zbierać. Jak ktoś ma duży ogródek, wiele roślin pojmuje, to wtedy idą tylko te punkty, ale przy małym ogródku już dawno Agata musiałaby mieć ogródek i te punkty zbierać. Ogrodnictwa. A więc dlatego spróbujemy pojechać do wierzbowej zatoczki. Zobaczymy, czy tam już urosł krzaczek na tyle. Na tyle, czy ten krzaczek urósł już tam w wierzbowej zatoczce, żebyśmy mogli go zebrać. Zresztą niestety, o, Agata już nawet namalowała obraz. Gdyż niestety to jest trochę takie uciążliwe, że te roślinki nierównomiernie się rozwijają. A więc tak jak tutaj już mamy drzewa, już dają nam na przykład plony i mogę zbierać te drzewko, to jak pójdę do innego otoczenia, to tam może być małą sadzonką. I to niestety jest tak, że trzeba kilka razy to dane otoczenie odwiedzić, i trochę czasu w nim spędzić, żeby te roślinki urosły. Duże. Dobra. Postaż damy Bartka. I zaraz damy mu cechy. Wylosujemy i damy mu cechy. Dobrze. Przez to, że nadal nie ma cechy zazdrosny w generatorze cech oficjalnym z Legacy Challenge, to ja wybrałam inny generator cech. Oczywiście mam do tego prawo, gdyż w zasadach Legacy Challenge jest tylko powiedziane, że trzeba losowo wygenerować cechy. Nie jest powiedziane, że trzeba użyć ich generatora cech na stronie. A więc użyłam innego generatora cech i dostałam fenomen artystyczny jako aspirację oraz głupek jako cechę. A więc będzie głupkiem. No już pewnie prawdopodobnie wybierzemy w przyszłości Bartkowi karierę jako komik, a więc karierę w rozrywce. Teraz sprzedamy kołyskę szybko, żebym o tym pamiętała, gdyż później będzie tylko traciła na wartości. I szybko kupimy jakieś tanie łóżko. Proszę, może być to. Nie mogę przenikać przez obiektem. To jest trochę uciążliwe, przenikanie przez obiektem. Przesuniemy stół. O, i tu będzie miał swoje łóżko Bartek na razie. Dopóki nie zbuduję mu pokoju, a zrobię to pomiędzy odcinkami, gdyż jest aż 10 tysięcy pieniążków na koncie, a więc zrobię to pomiędzy odcinkami. Wybieramy się teraz całą rodzinką w podróż, a więc podróży z. I wybieramy Bartek i Gustaw. Ech, nie, Bartek nie jest zajęty. Bartek nie jest zajęty. Bartek kompletnie nie jest zajęty. Ach, to podróżowanie.
Bartek idzie z nami. Agata, syn idzie z tobą. Podróżuj z Gustaw i Bartek. Teraz się przeniosę na Bartka. No nie, Bartek miał iść z nami. Nie ma mowy. To Bartek organizuje podróż. To trzech razy sztuka. Bartek organizuje podróż. Podróż z rodzicami. Dobra. Wszyscy idą z tobą. Dobra. Trzeba było tylko dać, by Bartek organizował podróż. I dobra. Mamy iść do wieżowej zatoczki. I ja chciałam do biblioteki. Ale czy muzeum? Muzeum chyba nie ma komputera. Ja bym chciała, by Gustaw zaczął pisać książkę, gdyż długo pisze te książki. Więc pójdziemy do biblioteki. No dobrze, i jesteśmy. To najpierw. Patrzmy sobie, czy tu są jakieś dzieci dookoła. Nie, ale zobaczymy, czy będą. Baw się w piratów, może jakieś dzieci tu przyjdą. Dobra, widzę, że tutaj grusza. Nie, gruszy nie można zbierać, ale jest dość duża. Dobra, sprawdźmy, czy jabłoń też jest nie do zbierania. O, tu coś jest. Truskawki. Ach, niestety. Niestety nie ma żadnych plonów. No to spójrzmy, może jakieś inne truskawki będą miały plony. Najszybciej to kwiaty mają plon. Kwiaty można zebrać, to znaczy, że jest dobrze. Są dzwonki, z tych dzwonków. No, chyba się nie uda. Tu jest cebula, też nie mogę zebrać. Patrzę, czy cokolwiek mogę zebrać. To ma owoce na sobie, ale chyba nie da rady. No dobrze, ale pobędziemy tu kilka godzin. Następnym razem, jak przyjedziemy, to może będzie można coś zebrać. No niestety, na razie nic. O, tu coś jeszcze jest. Ziemniak. Ziemniak mogę zebrać. O, proszę. Truskawki się nie chcą. Truskawki się nie chcą, ale ziemniaka mogę zebrać. Dobre to i to. Dobry ten ziemniak. Mam nadzieję, że następnym razem, jak przyjedziemy, to będą truskawki. Mam nadzieję. Bardzo mam nadzieję. I damy jeszcze Gustawowi, by zaczął pisać swoją książkę. No, znajdziemy wolny komputer. I napisz. Napisz książkę. Co to będzie? Może beletrystyka. Chyba dobrze wymówiłam tę nazwę. Zachowuj się przyjaźnie, zdobądź następny poziom. Da. Nic ciekawego. Agata zebrała. Te truskawki. Tak bardzo bym chciała te truskawki. No ale dobra, popoznawajmy tutaj trochę osób. Przyjazne powitanie. Kłamstwa mojego nauczyciela literatury. Takiej książki chyba jeszcze nie pisałeś. Oryginalna nazwa. Widzę, że żadnych dzieci tu nie ma. No, to ja mogę, bo wszystkie dzieci powinny być teraz w szkole. To ja się dziwię. No dobra, a więc jeśli mamy... Co potrzebuję? Posiadaj stolik do zabawy, narysuj dwa obrazki w stanie zainspirowania. Nie wiem, czy uda mi się tu być w stanie zainspirowania. Nie uda mi się chyba zainspirować. Jakoś tak nie bardzo. A więc fajnie. No, mogłam go najpierw zainspirować w domu. Mój błąd. I chyba książki, która by mi dała zainspirowanie, też raczej nie będzie. Ja sobie przyjrzymy, jakie to są książki w ogóle. Ja tu widzę, że dość dużo książek z umiejętnościami. Jest ogrodnictwo, jest złośliwość, majsterkowanie, gotowanie. Tam wcześniej była gitara i gotowanie. Moja mikcjologia, nie gotowanie. No dość dużo tych. Ale niestety chyba nic, co by mi dało zainspirowanie.
No nie, nie ma nic. Oglądaj dzieła sztuki. O, może oglądanie dzieł sztuki. Chodź, Bartek, spróbujemy oglądnąć dzieła sztuki. Jest Agata. O, tutaj rozmawia z ludźmi, dobra. Mam cię. Jesteś tutaj blisko truskawek. To jest za facet. Dawaj, z nim też porozmawiamy. Chodź, chodź, kolego. Agata zdobywa przyjaciół i rozszerza swoją znajomości. Gustaw, piszę swoją książkę. Wspaniale. Z Bartkiem próbujemy wypełnić to zainspirowanie. To posiadanie stolika to też mu na pewno zrobimy. Na pewno będzie potrzebował stolika, więc na pewno go kupię. Sprawdźmy, czy tu się stanie zainspirowany. Proszę, stań się zainspirowany od oglądania dzieł sztuki. Się nie wiem, czy to tak zadziała, jak ja chcę. Ale mam nadzieję. Mam wielką nadzieję, gdyż tutaj trochę godzin, jak mówiłam, zabawimy. I spokojnie się truskaweczki rozwinęły. Ziemniak może, to i truskawki mogą. Jest zainspirowany. Mówiłam. To teraz rysuj kształt. Wspaniale. Udało się. Jednak od komputera też się uda być zainspirowanym. Tak myślałam, żeby właśnie spróbować czegoś, a dzieła sztuki potrzebują zainspirowania i często daję zainspirowanie. To trop miałam dobry. Więc teraz wypełnimy za chwilę sobie pierwsze zadanie do aspiracji. Bartka, jak wrócimy do domu, to wypełnimy to kolejne. Oczywiście im więcej teraz rysunków tutaj namaluję, tym lepiej, gdyż umiejętność kreatywności, im wyższe punkty, tam na pewno się przyda w kolejnych aspiracjach, w kolejnych punktach tej aspiracji. No dobra, a więc to mamy. Agata tutaj sobie cały czas rozmawia, co ty chcesz? Szuka informacji na temat tym o imieniu. Nie wiem, co tu się nagle stało. Agata, co ty nagle chcesz? Dobra. Nie będę ci przeszkadzać w tym, co robisz. Z kim tu niby dalej rozmawiasz? Nadal z tą panią rozmawiasz? Chyba przestałaś. Dobra, przestań tutaj, bo się coś zbugowałaś. No dobra, poczekamy jeszcze, aż Bartek namaluje dwa rysunki w stanie zainspirowania, żeby nie tracić tego zainspirowania. O, już pierwszy ma. To możesz go sprzątnąć. Za chwilę rysuj kształt. I będzie za chwilę drugi obrazek. Wspaniale. Niech korzysta tutaj, póki jesteśmy. Agata sobie gra w grę. No dobrze, przeważnie będzie zajęty, miała w domu komputer, to przynajmniej sobie niech teraz sobie trochę pogra. Gustawowi by się. O nie, Gustawowi się trochę podniosła zabawa, na szczęście. Miał już na żółtym polu. Dobra. Książka prawie w połowie napisana. Czekamy tylko na Bartka, aż namaluje obrazek. Ja tu przyspieszę. Popatrzymy sobie, jak sobie maluje. Za chwilę dostanie drugi punkcik kreatywności. I już za chwilę powinniśmy mieć powiadomienie. No, Bartek, punkcik. Maluj. Tak ci szybko szło. Oj, no i dlaczego spadł? Już był pełny. Bartek. Kreatywność. Dobra. Mamy drugi punkcik. Ja wiem, że ty masz głupek cechę. Ale proszę, bądź poważny. Dobra. Jest drugi punkcik. Sprzątnij też ten rysunek. I myślę, że wracamy do domu. Gustaw może dokończyć pisanie książki w domu. Podam wszystkim, żeby powrócili do domu. I wszyscy zaraz zaczną wracać do domu osobno. Już nie chcę ich zbierać całościowo, niech każdy sobie dobiegnie.
Bartek jest głupkiem, takich simów łatwo rozbawić. No to już jest rozbawiony. Wspaniale, ale ten nasz rozbawiony Bartek musi odrobić lekcję. Na szczęście masz już jakiś poziom drugi, jakieś umiejętności. To możliwe dostaniesz lepszą ocenę w szkole, jeśli tylko odrobisz lekcję. Dobra. Malujemy średni obraz abstrakcyjny Agatą, a Gustawem kończymy pisanie książki. Napisz, wróć do pisania. Idziemy pisać. A, póki jeszcze pamiętam, to trzeba kupić ten stolik do malowania. Byśmy uzyskali już punkt. Tu jest. Chyba ja po prostu przejdę w dziecięce. O, z dziecięce. Stolik do malowania. O, możemy niebieski kupić. Nie wiem tylko, gdzie ja go postawię tutaj. Może na dworze. O, na dworze najlepiej. Będzie obok mamy malował jak coś. No. I wypełniliśmy pewnie punkt aspiracji. I teraz mamy baw się zabawkami. Oraz osiągnij poziom 5 umiejętności kreski. Dobra, jak będziemy mieli poziom, to zabawkami będzie się bawił w następnym odcinku, gdyż na pewno w tym jeszcze nie uzyska tego poziomu 5 kreatywności. A ja mu zrobię taki pokój, żeby zabawki nie miał. To wtedy wypełni ten punkt. Dobra. Agata maluje, Gustaw pisze, a odrabia lekcję. Bardzo. Wspaniale. Wszystko idzie jak po maśle. Trzeba tylko jeszcze troszeczkę pieniążków zarobić. I będzie można rozszerzyć dom nie tylko o pokój dziecięcy, ale również o sypialnię dla rodziców. Czekamy, czekamy. Gustaw, Agata, czekamy. Gustaw, już miałeś pół książki napisane. Szybko. O, Agata namalowała. Aż 2000. Uhuhu. Wspaniale. O, i Bartek odrobił pracę domową. Też wspaniale. Bartek, odrobiłeś się teraz w siku. A później sobie zjedz obiadek. Agata już sobie tu wyjęła, to sobie może zjeść. A, ten ziemniak. Ja tu ziemniaka włożę do lodówki. Żebyśmy go sobie zachowali na później, skoro już go zebraliśmy. I spojrzałam przed wyjściem, czy truskawki nagle nie urosły. O, najwyżej tak trzeba tam. Tak tam wrócimy na pewno. Jutro od rana Agata i Bartek. Bartek do szkoły, a Agata do pracy pójdą, to Gustaw może tam odwiedzić bibliotekę. Zobaczymy, czy truskawki będą. Dobra, Gustaw, ja bym chciała, żeby skończył pisać tę książkę, ale jeszcze masz pół książki do napisania. A nie chcę, żeby siedział znowu po nocach. No cóż, za chwilę i tak trzeba będzie przerwać, bo będzie zbyt głodny i będzie chciał mu się zbyt bardzo siku. Napisanie książki. Ale nie chciałabym mu przerywać, gdyż to później dłużej trwa. Poczekamy sobie. Matka z synem sobie tam rozmawiają przy obiadku. Spokojnie, powolutku jedzą. O, Agata nawet już zjadła. No dobra. W sumie możesz iść spać. Śpi. O, przyjmiemy też na własność. Bartkiem. Łóżeczko. Dobra, możesz narysować pojazd. Jeszcze nie jesteś taki bardzo senny, to jeszcze możesz... O, Gustaw za chwilę napisze książkę, to wtedy się najmie. Czekamy, czekamy, Gustaw, w każdej chwili. Jest. Jest, jest, jest. I jest to wspaniała książka. Bardzo dobrze. Jeszcze 5 wspaniałych książek i 9 jeszcze... Musimy już 8 do wydania. Sprzedaj wydawcy. Sprzedaj, sprzedaj, a później skorzystaj. Bardzo dobrze. A więc jeszcze 8 książek do wydania. Tylko 8. Gustaw później jeszcze tylko zje sobie.
makaron z serem. Dobrze, zrobiłam dużą porcję, bo już Bartek stał się dzieckiem. Bo jesteśmy coraz bliżej kolejnego pokolenia. Ale jeszcze trzeba pamiętać, żeby pamiętać o rodzeństwie dla Bartka. Najlepiej zawsze mieć jakiś plan taki awaryjny, więc jakieś dziecko takie awaryjne, które ewentualnie mogłoby być dziedzicem, jeśli się umrze. Wcześniej Timowi, jak przez przypadek, śmierć z nadmiernych emocji to jest naprawdę najniebezpieczniejszym zagrożeniem, więc dla Bartka. Więc jeśli bym źle poprowadziła jego romanse, o, trzeba będzie naprawić kran. Źle bym przeprowadziła jego romanse, to może nawet właśnie i jakaś dziewczyna nie przyjmie jego świadczyn. To wtedy może być źle, może być bardzo zawstydzony i jeśli szybko go nie doprowadzę do łóżeczka, do domu, to wtedy może umrzeć z zawstydzenia. I to może być zła sprawa. Bardzo zła sprawa, w szczególności jeśli nie będzie miał brata. Gdyż wiadomo, w drugim pokoleniu dziedzicem u mnie w grze musi być chłopiec. Więc musi być chłopiec. A więc tego chłopca musimy mieć. Więc najlepiej na zapas jakiegoś chłopca mieć. Gustaw, zjedz, sprzątnij, a następnie napij. I możesz iść spać. Gustaw to taka trochę pomoc domowa. Niańka. No i oczywiście nasz własny autor bestselleru. Nasz własny dramatopisarz. Nie, Gustaw jest bardzo ważny. Gustaw jest ojcem dzieci Agaty. Bardzo ważną postacią. Zapomniałam jeszcze o stercie do wyrzucenia. Dobra. Serta jest zrobiona, przeszukana, to Gustaw może iść spać spokojnie. Och, już druga w noc. Gustaw, przepraszam, że cię tak przyciągnęłam. Ale ty nie masz pracy, ty możesz sobie latać do drugiej w nocy po domu. Dobra. Bartek jako pierwszy idzie do szkoły, bo idzie na ósmą. A Agata idzie na dziewiątą. Dobra. Bartek, dawaj. Już powolutku. Jeszcze chwilkę sobie może pospać, bo widzę ma wszystko prawie na maksa. Szkoła najlepiej, żeby szedł jako skupiony. To da się zrobić, bo mamy komputer. No dobra. Wstawaj. Tak. Weź prysznic sobie, później sobie zjesz coś na szybko. Płatki zbożowe. Agata też już może wstawać, tylko ona sobie zje porządne śniadanie. Oczywiście Gustaw pewnie zrobi obchód wokół domu, bo Agata już nie będzie miała czasu, jak zwykle ostatnio rano. Dobra, czekamy. Agata muszę pamiętać, żeby jeszcze poszła do toalety przed pracą. Dobra, Bartek sobie coś zje. Może porozmawia z mamą. I już pewnie nie będzie miał. Sami zaczęli rozmowę, to niech sobie sami ją oni prowadzą. O, w sumie już koniec rozmowy, bo Agata idzie do toalety. Ale w sumie Bartek chyba już nie zdąży. Nie, bo też ma to rozbawione, to raczej nie przeważy. Skupiony nad rozbawionym. No dobra. Nie przeważy, to możesz sprzątnąć. I wtedy pójdziesz do szkoły. Agata ma jeszcze godzinę. To jest dobry czas. Więc może zrobić dookoła. No, tu jest zebrane. O, szałwie możesz zebrać. Możesz zebrać. Wiśnia zebrana. Kop. I tutaj. Truskawki, cytryny zebrane, marchewki do zebrania i do kopania. Tu jeszcze jedno do kopania. Wszystko jest. Bartek, do szkoły, papa, pierwszy dzień.
Żegnamy Bartka w pierwszym jego dniu szkoły. Zobaczymy, jak mu się będzie podobało w tej szkole. Agatę szybko przyspieszymy, niech wszystko zbierze. A później. O, Gustaw wstał. Wspaniale. Eby mu podniosła trochę zabawy najpierw, zanim się nim za cokolwiek zabierzemy. Dobra. Dostaliśmy tutaj metal. Wspaniale. Żadnego odpakowywania kapsuł. Ledwo co zdążysz, Agata, do tej pracy, no. Jest też cytryn. No nie jest powalająco drogi, ale jest. Nie jest to kapsuła. Teraz została. Poczekajcie. Kapsułę damy Gustawowi i to Gustaw nam otworzy kapsułę. Dobra. Przekażę też Gustawowi ten akt urodzenia. O, żebym jak tworzyła pokój, to będę to już robiła, jak Agata będzie pracy. I na tym zakończę ten odcinek. Może jeszcze Agatę puścimy do pracy, żeby już to było z głowy. O, i Agata jest już w pracy. I na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie o nowej aspiracji dla Agaty, gdyż to już niedługo raczej wypełnimy. W zależności, ile jeszcze będzie obrazów Agata malowała i kiedy w końcu namaluje te trzy arcydzieła. Ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że go skomentujecie, zalajkujecie. Pamiętajcie, komentarze i lajki są bardzo ważne. Piszcie w komentarze właśnie swoje przemyślenia na temat. Może na temat cech Bartka, na jego nowej cechy. Czy Wam się podoba, czy nie? Czy myślicie, że do niego pasuje, czy nie? To się też w przyszłości okaże. Napiszcie, co myślicie na temat mojego odcinka, na temat Simsów, na temat Legacy Challenge. Ja chętnie wysłucham i odpowiem na wszystkie komentarze. I mam nadzieję, że usłyszymy się już w następnym odcinku, w wtorkowym odcinku. Susu! I'm in love with my life.